Wierzysz w Jezusa Chrystusa, wierzysz w to, że jest Twoim Panem? Śpiewaj z nami. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus naszym Panem jest. Alleluja. Pokaż zdobyć się od wiary. Jeżeli zrobisz to szczerze, doświadczysz go. Jeżeli oddasz mu swoje życie, nigdy się nie zawiedziesz. Jego krew nigdy nie zawodzi. Krew Chrystusa nigdy nie zawodzi. Zapamiętaj te słowa. Cokolwiek innego wyjść zapomnij, to ktoś nie zapomni. Krew Chrystusa nigdy nie zawodzi. Jest źródłem nowego życia. Jest źródłem życia wiecznego. Bez Jezusa Chrystusa nie ma takiej mowy, abyś był zbawiony. Nie ma takiej możliwości, abyś miał pokój z Bogiem, bo nie ma takiej możliwości, żebyś miał kontakt z Bogiem. On jest niemożliwy. Jest niemożliwy kontakt z Bogiem. Nawet kiedy myślisz, że rozmawiasz z Bogiem. Tak, to prawda. Jezus jest Bogiem. I religia nie uratuje ci życia. W żaden sposób. Czy też czynienie dobrych uczynków, czy... Jak to Paweł powiedział, chodzi mi całe swoje ciało. Mam dla Ciebie złą w sumie wiadomość, że nie ma gradacji grzechu. Każdy grzech jest śmiercią. Zarówno kłamstwo, jak i zabójstwo rodzi tą samą śmierć, tylko być może w naszej obyczajowości ona się gdzieś tam mierzy, ale to jest mniej istotne. Grzech i śmierć. Że Jezus Chrystus jest Panem, że jest Panem, że On zabiera Twoje grzechy z martwych. Nie narodzisz się na nowo. I pojednasz się z Bogiem i spędzisz z Bogiem wieczór. Wszystkie Twoje winy zostaną odczytane. Wybrasz Jezusa, wybierz życie. Amen. Być może nie słyszałeś o chrześcijaństwie, które wykracza poza kanony religii katolickiej, jak i protestanckiej. Jesteśmy tutaj, aby Ci powiedzieć, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest stabilnie, że wszystko będzie stabilne, jeśli tylko narodzisz się na nowo. Kiedy uwierzyłam, że On jest realną osobą, że On naprawdę za mnie umarł, że naprawdę zmartwychwstał. W tym momencie On jako duch wszedł do mojej głębi, do mojego serca. Narodziłam się na nowo i stałam się nową osobą. I cieszyć się radością zmartwychwstania. Cieszyć się z pewności mieszkania w niebie. Demonie i będzie głosił dobrą nowinę. To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła co niedzielę i siedzenie w ławie. Można siedzieć w ławie w kościele co niedziela, a na końcu pójść do piekła. Po co? Jak możesz dzisiaj się naróżnić? Przyjacielu, może Ty jesteś kryzysowym meteopatą, może się boisz, może od tygodnia zmagasz się z lękiem, może boisz się o benzynę, może boisz się o pracę, o oszczędności, może boisz się o swoje dzieci, o przyszłość. Braku spełnienia jest różnica, a wieczność to jest coś więcej niż te 70-80 lat, które spędzisz tutaj na ziemi. Jeszcze dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Jeszcze dzisiaj możesz wezwać do swojego życia Jezusa Chrystusa. Jeszcze jest źródłem pokoju z Bogiem. Jest źródłem nowego życia. Jest źródłem życia wiecznego. Bez Jezusa Chrystusa nie ma takiej mowy. Będzie wstawiony. Będzie wstawiony, dlatego że Bóg jest wierny. Jezus jest wierny, Jezus jest prawdą. On powiedział, że jeżeli zaprosisz go do swojego życia, to przyjdzie. I On przyjdzie. Możesz się stać dzieckiem Bożym, możesz się stać Chrystusowcem, jeśli przyjdziesz po rozum do głowy i stwierdzisz to, co aktualne zdarzenia zwiastują, czyli koniec polegania na sobie. Poleganie na sobie, przyjaciele, już dawno się przeterminowało. On poka nas, Wierzysz temu, że Jezus umarł za ciebie? To zaśpiewaj tutaj z nami, zapraszamy cię tutaj. Jezus Chrystus naszym Panem jest. Halleluja. Jezus Chrystus naszym Panem jest. Ale tak, dokładnie tak. Jezus Chrystus naszym Panem jest. Halleluja. On kocha nas, halleluja. On kocha nas, halleluja. Jezus Chrystus naszym Panem jest, halleluja. Jezus Chrystus naszym Panem jest, halleluja. On kocha nas, halleluja. On kocha nas, halleluja.